W styczniu w zakonie paulińskim przeżywamy wyjątkowy taki czas związany z obchodami ku czci świętego Pawła, pierwszego pustelnika, który jest takim duchowym ojcem naszego zakonu. Organizujemy w naszych paulińskich klasztorach, kościołach tak zwane pawełki, to znaczy nowennę, 9 dni, która przygotowuje nas do właściwego obchodu świętego Pawła Pustelnika. I w czasie tych pawełek są takie charakterystyczne nabożeństwa w paulińskich kościołach, w czasie których śpiewamy hymny ku czci naszego patrona, oddajemy cześć jego relikwiom, modlimy się przy jego ołtarzach w naszych kościołach, głosimy odpowiednie kazania właśnie okolicznościowe. To jest takie właśnie krótkie nabożeństwo, tak jak tutaj na Jasnej Górze. Śladów dotyczących świętego Pawła Pustelnika jest tutaj całkiem sporo. Już to miejsce, w którym właśnie jesteśmy, jest takim właśnie śladem kultu świętego Pawła. Wchodząc do sanktuarium, wiele osób nawet nie wie, że depcze po naszym herbie paulińskim. Herb pauliński został oparty na żywocie świętego Pawła Pustelnika. Ten żywot napisał święty Hieronim i z żywotu dowiadujemy się między innymi, że Paweł zamieszkał na pustyni egipskiej w miejscu, gdzie rosła stara, rozłożysta palma, że grób miały mu wykopać dwa lwy, a od pewnego momentu w jego życiu pojawia się codziennie kruk, który przylatuje i przynosi mu w dziobie pół bochenka chleba, oczywiście chleba takiego, jaki był w Egipcie. Ale jak dobrze popatrzymy i spojrzymy sobie na wieżę jasnogórską. Wieża 106 metrów ma cała wieża jasnogórska i ta wieża właśnie jest zwieńczona krzyżem, niedawno odnawianym. Natomiast sam krzyż jest umieszczony na kruku. Jest tam wykonana taka figura i jak dobrze popatrzymy, to widzimy, że ma rozpostarte skrzydła, ogon, dziób, w tym dziobie ten kawałek chleba. Ten kruk ma rozpiętość skrzydeł około 2 metry. Także ten właśnie kruk może jest takim właśnie charakterystycznym elementem, który przypomina o naszym Pawle Pustelniku. I to jest drugi obok tego, który od razu możemy zauważyć, wchodząc do sanktuarium. Jest jeszcze oczywiście ich więcej, ale to musimy wejść do środka. Ja już od łona matki uczestniczę w pawełkach, gdyż pochodzę z paulińskiej parafii w Wieruszowie, więc jest to jakby wyssane z mlekiem matki to bycie na pawełkach, uczestnictwo też w tym nabożeństwie. Więc w sumie od początku mego osobistego życia. Myślę, że ta moja obecność w klasztorze i posługa, czy bycie ministrantem, czy bycie w różnych wspólnotach też jakby wywarło wpływ na to, że zdecydowałem się na tę drogę życia zakonnego. Myślę, że teraz też te 9 dni jest tym dziękczynieniem za to, że tą posługę, bycie w zakonie też można, każdy z nas może pełnić na tych różnych frontach, gdzie nas opatrzność Boża stawia. To powołanie właśnie do bycia paulinem też jest związane właśnie z tym, że jednak jesteśmy dla ludzi, pomimo tego, że tą dewizą zakonu jest sam na sam z Bogiem, to bycie sam na sam owocuje tym, że możemy posługiwać tym osobom, do których nas Chrystus posyła. I właśnie czy w ramach samej bycia na Jasnej Górze, czy właśnie tutaj na halach, gdzie też pod tym okiem świętego Józefa jesteśmy posłani właśnie czy w niedzielę do tych osób, które na niedzielną mszę świętą na halę przychodzą, czy też ta wspólnota odnowy w Duchu Świętym Kana, która gromadzi się tutaj w każdą środę na modlitwie, też w różnych jej formach, to też to nasze przebywanie
z Chrystusem sam na sam, gdzieś tam czy w naszej celi zakonnej, czy w kaplicy, możemy dawać tym, do których jesteśmy posłani. Że ta relacja właśnie z Chrystusem, budowana sam na sam, owocuje w tej posłudze na różnych frontach. Chociaż może trudno nam sobie wyobrazić to, że Paulini są pustelnikami, że żyją tu na Jasnej Górze, na pustelni. To życie zakonne, tradycja zakonna wypracowały pewne środki, które nam w tym pomagają. Pierwszym z nich, niejako progiem przekroczenia pustyni, granicy pustyni, granicy świata, jest klauzura. Klauzura jest szczególnym miejscem odosobnienia, miejscem dostępnym tylko dla samych zakonników, aby umożliwić to wyjście na pustynię. To również miejsce, gdzie każdy z nas mieszka w osobnej celi, a dla jeszcze większego podkreślenia odosobnienia, odłączenia się od świata, idąc do chóru zakonnego, czyli naszej wewnętrznej kaplicy domowej, zakładamy kaptury na głowę, aby jeszcze bardziej wejść w siebie, aby jeszcze bardziej wyjść na pustynię. Modlitwa, czy to ta wspólnotowa, czy najbardziej osobista, jest tym najgłębszym momentem wyjścia na pustynię. Z jednej strony wyjścia na pustynię, a z drugiej wejścia w samego siebie. Stanięcia w oko ze Stwórcą. Sam na sam z Bogiem. Solus cum Deo solo. Pustynia jest symbolem miejsca, w którym toczy się duchową walkę. Z własnymi słabościami, z pokusami. Walczy się o obecność Boga we własnym życiu. To jest też miejsce, w którym człowiek doświadcza ograniczoności, bo tak jak pustynia geograficzna to miejsce, gdzie brakuje wody, brakuje pożywienia, gdzie człowiek też jest zdany na sytuacje trudne, może dzikie zwierzęta, może rabusiów, tak i w życiu duchowym te obrazy pokazują nam, że wychodzimy po to, żeby pokazać, że nasze życie jest dynamiczne i jest ciągłą walką o coraz głębszą relację z Panem Bogiem. Zresztą pustynia to jest jeden z podstawowych motywów Starego Testamentu. Izrael wychodzi z Egiptu na pustynię i tam Bóg przez 40 lat kształtuje ten naród, żeby dopiero później wprowadzić go do ziemi obiecanej, dając mu dekalog, słowo życia. I w tym znaczeniu my jako mnisi żyjemy tą duchowością pustyni. Ona jest nam zadana. To jest to miejsce, gdzie można powiedzieć, odbywa się ta najważniejsza przygoda naszego życia i to jest to miejsce, które nadaje sens naszemu życiu. Odnaleźć Boga, odkrywając też prawdę o sobie. Maryja w naszym powołaniu jest obecna od początku życia paulińskiego. To już pierwsi Paulini w swoich kościołach, jak wiemy to z historii, umieszczali obok krzyża Chrystusowego, nazywali się nawet na początku braćmi krzyża, umieszczali ołtarze poświęcone Matce Bożej, dlatego że ona przypomina nam, jak żyć tajemnicą Chrystusa, jak też wchodzić w tajemnicę pustyni. Jej postawa, o której dowiadujemy się z kart Ewangelii, że żyła rozważaniu, że kontemplowała tajemnicę Chrystusa, przypomina nam ten rys duchowy właśnie wyciszenia i skoncentrowania naszego serca na Bogu. Obok tego przecież wiemy, że Maryja wraz ze świętym Józefem i Dzieciątkiem Jezus doświadczyła pustyni fizycznie, uciekając do Egiptu. To była droga przez pustynię, a więc też w tym doświadczeniu pustyni, choćby fizycznym, możemy patrzeć na Maryję jako na pewien nasz wzór. To jest też doświadczenie w
wpisane w jej powołanie służby Bogu. I dlatego Maryja też dla nas, Paulinów, staje się wzorem w tych różnych wymiarach naszej posługi. Akurat na przestrzeni historii tak się ułożyło, że właściwie od wieków jesteśmy tymi, którzy służą Matce Bożej, szczególnie tu na Jasnej Górze, ale przecież nasze inne miejsca, gdzie posługujemy czy posługiwaliśmy, to też często sanktuaria maryjne. Choćby wspomnieć węgierskie Marianostra, z którego Paulini przybyli na Jasną Górę. To przecież miejsce Matki Bożej, skąd Paulini tu przybyli służyć też Maryi. Maryja przez nas jest nazywana Królową Pustelników. I tu przypominam sobie, że w jednym z naszych klasztorów w Chorwacji, w Lepoglawie, ogromny klasztor, niestety historia tak się potoczyła, że po kasatach Paulini tam już nie wrócili, ale na chórze kościoła tego klasztoru, gdzie są stale modlitwy dla braci, gdzie w tych stalach są piękne obrazy przypominające pustelników, świętych pustelników, nad wejściem na ten chór jest obraz Matki Bożej i z pięknym podpisem Królowo Pustelników, módl się za nami, Regina Eremitarum, módl się za nami. To jest takie przypomnienie, że rzeczywiście to był żywy kult, żywa świadomość obecności Maryi w naszym powołaniu pustelniczym u źródeł, u naszej duchowości. Kiedy zapytamy, czym jest doświadczenie wyjścia na pustyni, jak tego doświadczyć osobiście, myślę, że mniej lub bardziej świadomie każdy z nas tego doświadcza. Kiedy przychodzimy tu, na to święte miejsce, stajemy przed świętym wizerunkiem Pani Jasnogórskiej i mierzymy się z jej wzrokiem. Czyż nie doświadczyliśmy tego, że cały świat wokół przestaje istnieć, że jestem tylko ja i ona, mój wzrok w jej oczach, moje serce w jej sercu, moja dusza w jej duszy. Dosłownie tak, nie wychodzimy na pustynię, na pustkowia. Tą pustynię mamy troszeczkę inną, bardziej metaforyczną, ale też możliwą i osiągalną, choćby naszą celę, czy w chórze, kiedy jest już pusto i cicho od wspólnych modlitw brewiarzowych i nie tylko. W mojej posłudze ta pustynia i to miejsce spotkania z Bogiem, może nawet inaczej, my, jako Paulini, jesteśmy tymi, którzy naśladujemy Chrystusa jako tego, który wychodzi na górę, czyli jest samotny w relacji do Ojca i później wraca z tej góry, by dzielić się tą więzią. I my właśnie w ten różny sposób, najpierw doświadczając Boga, będąc sam na sam z Nim, napełniając się Jego miłością, dzielimy się nią z innymi. Tutaj na Jasnej Górze to w dużej mierze jest to posługa konfesjonału czy głoszenia Słowa Bożego, tego, co Bóg odkrywa przed nami, swojego piękna, pouczenia tego, jak żyć, jak unikać pułapek tego życia, które oddzielają nas od Boga, no to przekazujemy. Moja natomiast posługa jako tak zwanego powołaniowca jest troszeczkę jak, wydaje mi się, jak kapłana Hellego z pierwszej księgi Samuela, który pomagał Samuelowi rozpoznawać głos Boży, który słyszał, ale którego jeszcze nie rozpoznawał. Jestem troszeczkę takim przewodnikiem, na ile to potrafię, umiem, tego, czego ja sam najpierw doświadczałem w tej relacji sam na sam, oczywiście patrząc na swoje początki, ale na to, co też Bóg odkrywa przede mną. Oczywiście to nie jest tylko rozeznanie do relacji, więzi zakonnej czy kapłańskiej, ale również małżeńskiej, bo dróg powołania przecież jest wiele. Co roku przy okazji uroczystości świętego Pawła, pierwszego pustelnika, można powiedzieć, odnawiamy te śluby. To odnawianie ma taki charakter anamnezy, przypomnienia, co ślubowaliśmy, dlaczego ślubowaliśmy czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Bo człowiek potrzebuje wracać do korzeni, wracać do źródeł, żeby dojrzewała jego świadomość. Ja, brat, ponawiam moją profesję i przyrzekam Panu Bogu Wszechmogącemu wobec Najświętszej Maryi Panny, Matki i szczególnej Patronki naszego zakonu,
i świętego Pawła pierwszego pustelnika, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo względem moich przełożonych, zgodnie z konstytucjami zakonu. Ponownie oddaję i poświęcam się Bogu przez macierzyńskie ręce Maryi, aby w coraz gorliwszym dążeniu do świętości służyć Mu i chwalić Go całym moim życiem. Ponadto pragnę i postanawiam z całego serca starać się o zbawienie własne i bliźnich dla większej chwały Bożej, zgodnie z Jego wolą. Boże mój i Zbawicielu, bądź moją pomocą, nie porzucaj i nie opuszczaj mnie. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że po ponad 30 latach życia zakonnego jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że mam to powołanie, że mogłem złożyć te śluby, ale widzę, że każdy etap życia jest wezwaniem do tego, żeby te śluby pogłębiać, żeby rozumieć je ostatecznie jako całkowite zaufanie Bogu z takiej perspektywy, że Pan Bóg ofiarował mi plan na życie szczęśliwe, pod warunkiem, że rzeczywiście będę szedł tą drogą, którą On mi wyznacza. I w konkretnych sytuacjach, tak jak małżonkowie także, w różnych sytuacjach trudnych, małżeńskich, tak i my, musimy odnawiać te śluby, bo one są też wołaniem o błogosławieństwo Boże, byśmy mogli je wypełnić dla naszego dobra i też dla świadectwa wobec wspólnoty Kościoła. W naszych zbiorach wotywnych, jasnogórskich, wśród wielu wspaniałych zabytków sztuki rzemiosła artystycznego znajduje się bardzo ważny zabytek. Jest to XVI-wieczna monstrancja, w której można wystawiać Najświętszy Sakrament. Monstrancja jest w kształcie takim gotyckim, czyli takiego strzelistego kościoła. Tą monstrancję według tradycji używał ojciec Augustyn Kordecki w czasie procesji z Najświętszym Sakramentem w dniach oblężenia klasztoru jasnogórskiego przed Szwedami w 1655 roku. I mało kto wie, ale na tej monstrancji są dwa wizerunki, które są, można powiedzieć, troszkę ukryte, ale dla wnikliwego badacza, czy dla kogoś, kto chce dokładnie obejrzeć monstrancję, on je tam dostrzeże. Mianowicie na stopie monstrancji, czyli na tej części najniższej, na której, powiedzmy, trzyma się cała konstrukcja, na stopie monstrancji wygrawerowano z jednej strony wizerunek świętego Pawła pierwszego pustelnika, a z drugiej świętego Antoniego pustelnika, który z Pawłem się spotkał. I to są właśnie jedne z najstarszych przedstawień na Jasnej Górze tych postaci, z tych zabytków, które mamy. Jak już wejdziemy zwłaszcza do bazyliki, prawda? Tam jest taki piękny portal, który przedstawia spotkanie Pawła i Antoniego. No, a przede wszystkim sama kaplica Denhofów, poświęcona właśnie Pawłowi Pustelnikowi, w której to odbywają się właśnie te nabożeństwa pawełkowe, o których wspomniałem. Gdyby właśnie nie Paulini, których Bóg stawiał na mojej drodze, którzy właśnie poprzez swoją posługę duszpasterską i też jako spowiednicy posługiwali mi, to prawdopodobnie bym tutaj też nie przychodziła. To też przyczyniło się do tego, że też chcę się modlić za nich, o powołania do ich wspólnoty, żeby ich też Pan Bóg wspomagał i święty Paweł. Chciałam życzyć Paulinom przede wszystkim tej radości, którą mogą właśnie też czerpać poprzez przebywanie z Panem Bogiem sam na sam, ale też poprzez swoją posługę duszpasterską, żeby nigdy nie zapominali, kim był ich patriarcha, który właśnie jednocześnie miał ten czas, żeby pobyć sam z Panem Bogiem, ale też miał czas na to, żeby porozmawiać ze świętym Antonim, który do niego przyszedł. Szczególnie im chciałam tego życzyć. Wytrwania w powołaniu i dużo pokoju w sercu.